decydującym spotkaniu z Hiszpanami biało-czerwoni byli gorsi w każdym elemencie od czwartego zespołu ostatnich Mistrzostw Europy. Do przerwy zespół z Półwyspu Iberyjskiego prowadził już różnicą 9 goli. Po przerwie Polakom nie udało się zbliżyć do rywali. Ostatecznie po jednostronnym spotkaniu Polacy zostali upokorzeni przez Hiszpanów i definitywnie stracili szansę występu na igrzyskach w Londynie. Olimpijskie przepustki wywalczyły Hiszpania i Serbia. Porażka oznacza gruntowne zmiany w polskiej reprezentacji. Wcześniej podopieczni Bogdana Wenty rozczarowali na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata i w styczniowych Mistrzostwach Europy. Przed turniejem w Alicante kilku graczy polskiej drużyny zapewniało, że igrzyska w Londynie to dla nich ostatnia duża impreza. W kuluarach mówili o zakończeniu reprezentacyjnej kariery w przypadku niepowodzenia na turnieju w Alicante. Pierwszym, który ogłosił to oficjalnie, jest Marcin Lijewski, który taką deklarację złożył tuż po meczu z Hiszpanią. Mimo przegranych kwalifikacji z zespołem narodowym nadal chce pracować Bogdan Wenta. Nie po to, kiedy zaczynałem pracę z tą kadrą od zera, żeby teraz z niej rezygnować. Mam jeszcze energię i pomysły na prowadzenie tej reprezentacji, deklaruje trener polskich szczypiornistów.